Dzień dobry dorośli. Przygotowaliśmy program taki artystyczny, króciutki, muzyczny, z piosenkami specjalnie dla dzieci. Może i wam dorośli się dzieciństwo troszkę przypomni. No to zaczynamy. Na początek wielkie brawa może. O, już nam lepiej. Teraz troszeczkę dla chłodu Milenka zaśpiewa piosenkę z bajki, a tą bajkę na pewno znają wszystkie dzieci z Krainy Lodu. Czyli mam tę moc. Wszystkie dzieci mogą w refrenie śpiewać.
na zawsze wreszcie znikł. Zobaczę dziś, czy siła mamy Milenki i teraz będzie specjalnie piosenka dla mamy. Pewnego razu Kinga spotkała wikinga. Mieszkał on na obrazku, wyrywał się u brzasku i zwiedzał wielkie morza.
to jeszcze nawet nie poława. Lecimy z następną piosenką, na pewno ją znacie. I śpiewajcie. Oczywiście. Jest to... Słuchajcie, następna piosenka to jest z dzieciństwa zupełnie. Piosenka o lalce. Która z dziewczynek ma na imię Zuzia? Jest jakaś Zuzia? No to chodź Zuzia, chodź do nas. Chodź Zuzia, będziesz śpiewać z Milenką. Albo tańczyć. No dobra, to lecimy z Zuzią. Spróbujecie? Na raz! Na dwa! Pięknie! No to jesteście przygotowani? No to jedziemy! I już wiadomo, o co chodzi.
doliny cierpienia i wzgórza cienia. Te same dłonie pielęgnują broń, te same biegną na spotkanie z wzą. Na raz, na dwa, ciar za uszy dziś złap, gdy przód jak żółt, ona biedą ucieka. Człapać umie najlepiej. Tak, nie śmiejcie się, dlatego tak, brawo dla tej pani. Tak, tutaj tak, ta pani o w niebieskiej bluzeczce. Ona człapać umie najlepiej, dlatego już poproszę Renatę, powie wszystko o tym człapaniu. Za momencik. Słuchajcie państwo, przyjechało dzisiaj tutaj do nas panie z panem z Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. I zapraszają państwa do nauki, do instruktażu Nordic Walking. Także wszyscy, którzy mają ochotę poznać tą technikę, jak należy prawidłowo chodzić, żeby nie męczyć się za bardzo, ale żeby spalić trochę energii,
żeby pracowały wszystkie mięśnie. Także mam nadzieję tutaj, że pani coś nam powie na ten temat i za chwilę będzie można z panią pochodzić. Witam serdecznie. Proszę państwa, Nordic Walking u nas w Polsce kojarzy się niestety z osobami starszymi. Mówię niestety, dlatego że najwięcej osób starszych chodzi Nordic Walkingiem. Tylko niekoniecznie dobrze. Po prostu kupujemy kije i chodzimy, nie wiedząc, jaka jest technika chodu z kijami Nordic Walking. A powiedziane jest, że Nordic Walking to wszystkie mięśnie pracują, tak? I jest on, właściwie to jest taki sport dla każdego. Także wszystkich tych, którzy dzisiaj, panie i panów, którzy mają kije, zapraszam za chwileczkę na polankę. Ja wszystko pokażę, powiem, na czym polega ta technika. I panie, które mają, i panowie kije, będą chodzić, a ja będę mówić, na czym polega błąd, który wykonują, lub nie ma tego błędu. Może ktoś chodzi bardzo dobrze, tak? Także, proszę państwa, idąc sportowym chodem, naprawdę można się zmęczyć. Niekoniecznie trzeba biegać. Wystarczy chodzić. Także wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. To oczywiście za 15 minut, bo jeszcze mamy jedną piosenkę. No i coś jeszcze w zanadrzu nam przygotowały siadliczanki. Oczywiście jedna z siadliczanek. No to cóż, my z ostatnią piosenką